Witam, jestem Jan Mielcarek, jesteśmy w miejscowości Parlin. Nasze gospodarstwo ma 120 hektarów, łącznie z gruntami dzierżawionymi. Będziemy opowiadać trochę o rozsiewaczu, którym zakupiliśmy w zeszłym roku. Do tego rozsiewacza dorobiliśmy sami własnoręcznie w warsztacie wózek do zaczepiania rozsiewacza, żeby rozsiewacz nie był na podnośniku, nie był obciążony podnośnik, tylko stoi on na dwóch kołach i zaczepie się, opiera na zaczepie transportowym. Ten wózek dlatego był robiony przy tym rozsiewaczu, bo ponieważ miałem problem z wysiewem nawozów w buraku cukrowym i tutaj była potrzeba zakupu kół wąskich do rozsiewacza, do ciągnika. Stwierdziłem, że jak mam wydawać 20 tysięcy złotych na drugi komplet kół i po prostu męczyć się z nim z przekładaniem, zdecydowałem się na dorobienie wózka, co mi się wydaje chyba lepszym rozwiązaniem, ponieważ ten tak skonstruowany rozsiewacz ciągnę też tym ciągnikiem, który ma 60 koni. Zaraz przejdziemy, to pokażemy. On po prostu daje sobie z tym spokojnie radę na twardym gruncie. Jeżeli jest miękko, tak jak w tej chwili, zahaczam go do większego ciągnika. Konstrukcja wózka jest bardzo prosta. Tutaj są piasty ze skołami od Neptuna, po prostu końcówki przyspawane, jest podniesiony środek, żeby nie niszczyło tego. No i rozsiewacz jest zaczepiony na trzypunktowym układzie zawieszenia, po to, żeby pracowała waga, czyli oparty jest na dole tutaj i cięgło górne jest zawieszone. To jest cała konstrukcja tego wózka. Przejście do wałka, no i trzeba było porobić przedłużki węży oraz kabel akurat wystarczył tutaj, no i cała drabinkę i pomościk dorobiliśmy, żeby była łatwiejsza praca przy zasypywaniu i obsłudze rozsiewacza. Zapalamy ciągnik w takim razie. Włączamy komputer wysiewający po ustawieniu szerokości tam dawki. Sprawdzamy, ile nawozu było w workach. Teraz w tej chwili się okaże, czy nie zostaliśmy oszukani przez sprzedawcę albo producenta. Właśnie w tej chwili wskakuje ilość nawozu wsypanego do rozsiewacza. Powinno być równe 2,5 tony. Czyli producent nawet 7 kg mamy więcej, rzekomo. Ustalenie dawki polega na tym, że wbijam dawkę wysiewającą i przyciskam na komputerze Enter. I praktycznie możemy jechać na pole. Aha, jeszcze w razie zmiany nawozu się można przestawić rodzaj nawozu wysiewającego. Jest to po to, bo po prostu współczynnik zsypywania nawozu do każdego nawozu jest inny i przy zmianie nawozu trzeba o tym pamiętać, żeby to przestawić na odpowiedni nawóz. Ja mam tu zapisane jako POKI 6 i przyciskam Enter i wyjście. Zajechaliśmy na pole, załączamy wałek WOM-u, włączamy wysiew graniczny, tak zwany triboard, no i możemy ruszać i wysiewać nawóz. Powoli to będzie. No i ruszyliśmy. Tutaj nam się pokazuje, że jest otwarte sypy z nawozem. Mamy komputer i wagę, dlatego dawka jest ustawiana automatycznie. Sama się dostosowuje do prędkości jazdy. Czyli tak jak szybko pojadę, tak
szczeliny tutaj, jak widać na tych strzałeczkach, one się będą podnosić do góry i uchylać bardziej. Objechaliśmy pole dookoła, no i teraz tą łatwiejszą część mamy za sobą, wyłączamy treeboard, czyli wyrzut nawozu graniczny, wysiew nawozu graniczny. No i teraz niestety nie zakupiłem nawigacji do tego rozsiewacza, co skutkuje, że trzeba jechać prawie na oko. Czyli zaczynamy. Zobaczymy, jak to się uda po przejechaniu paru przejazdów. Jak będzie wyglądało, czy rozsiew, czy się uda utrzymać równą szerokość. Dziki sobie trochę tutaj poryły na tym polu, ja cię kręcę. Mianowicie śmieję się, że nie dokupiłem nawigacji, bo ja jadąc po rozsiewacz chciałem kupić zwykły rozsiewacz Unii Grudziądz MX-a Brzegowskiego, tylko że po prostu moje myśli były troszeczkę inne i wycena tego rozsiewacza inaczej wyglądała niż w rzeczywistości. Jak pojechałem do Korbanka, zobaczyliśmy, że on kosztuje taki 3-tonowy około 32 tysięcy. Dlatego w Tarnowie wycenili mi 48 tysięcy złotych. Fakt, że on był popokazowy i stoił 2 lata na placu. Czyli był tam, no, maszyna nowa, nieużywana, ale rocznik jest 2015. No i w momencie tego, no to też trochę cenę tam była adekwatna do tego. Ja byłem zdania, że chciałem prosty rozsiewacz, jak najprostszy. No i tutaj się zrobił dylemat, bo 15 tysięcy wydając na rozsiewacz, to nie jest to co 30 tysięcy za Brzegowskiego. A dokładając jeszcze 15, była nawigacja, no ale nie nawigacja, tylko waga przy rozsiewaczu, która ułatwia wysiew. No, sprzedawcy oczywiście twierdzą, że daje to oszczędności na nawozie, ale ja twierdzę, że tam żadnych oszczędności z tytułu tego nie ma, bo ten nawóz, który ma iść na dane pole, i tak on musi trafić. No. Ja to robiłem na starym rozsiewaczu, że jeżeli mi źle wyszło, to na przykład drugi raz się jeździło i wysiewało nawóz. Ten sam, po tych samych śladach, i jeszcze raz trzeba było tą samą robotę robić. I o tyle to może daje oszczędności. No tutaj w tym rozsiewaczu jest ta wygoda, że dawka jest ustawiana automatycznie co do prędkości. To mi się teraz bardzo podoba po zakupie. Co przed zakupem taki aż do tego przekonany nie byłem, a dzisiaj jakbym kupował, to jeszcze bym dokupił do tego nawigację. Tylko że no w tej chwili to już tak musztarda po obiedzie jest. Myślę, że bym poleciłbym, ale ja już bym dobrał nawigację do tego, do prowadzenia naprawdę wtedy ułatwi to wysiew nawozów. Nie wiem, zobaczymy, zaraz wyjdziemy, zobaczymy, przejdziemy krokami, zobaczymy, na ile nam się udaje w ogóle utrzymać tą szerokość, jak jadę. Choć ostatnio rozbieżność była do 3 metrów, bo ja uważam, że to nie jest najgorsza dokładność co do wysiewu nawozów fosforowych, potasowych. Dobrze, może zatrzymamy się i wyjdziemy zobaczyć, przejdziemy krokami, przemierzymy odległość pomiędzy przejazdami. Sam jestem ciekawy, jak to wychodzi, czy dobrze jadę. Raz, trzy, siedem, osiem, dziesięć, jedenaście, dwanaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, 21 wychodzi tu, czyli mamy dokładność tak rzędu około metra. No, mniej więcej się udaje.